Już za... Moje historie... tak stało, że ja byłem w Białorusi, grałem tam. Już ja, może rok temu, 2 roku temu, chciałem już do Polski i szukałem moment, żebym przyjechać i grać tu. Ale zawsze jakieś były problemy, czy tam pandemia, czy nie miałem wizy, nie mogłem zrobić. Bo wcześniej już był konkret, żebym przyjechać, ale nie zrobiłem wizy. Było ciężko. Sam pierwszy czas do pandemii to było. I latem ja grałem w Białorusi, w Smorgonie, to ekstraklasa białoruska. I już, jak było to? Już chciałem, żebym to okno transferowe, żebym przyszedł do Polski. Już tam do znajomego napisałem, przyjaciela z Białorusi, on tam grał, żebym jego menadżer coś poszukał dla mnie. No i my z nim skontaktowaliśmy i coś tak domówiliśmy, i on tam szukał, i taki wariant z Olimpią spłynął. Oni tam mnie zobaczyli, jak grałem, i powiedzieli, żebym przyjechał na testy. I jak ja przyjechałem, no i mnie już trener od razu po meczu mówił, że wszystko dobrze, trzeba, żebym wszystkie dokumenty zrobić i możemy podpisać kontrakt. No a wcześniej o Olimpii ja znałem, że jest taka drużyna. Ja oglądałem na YouTubie takie skróty drugiej ligi, Łączna Spilka. Zawsze oglądałem, bo już chciałem do Polski. I drugą ligą, pierwszą ligą dobrze znam. I wiem, jakie drużyny tam są i kto jak gra. I no, jestem zadowolony, że tu. Jakie uczucia? No, pierwsze co dla mnie takie zdziwione było, że kibice tak dopingują. U nas no, nie ma takiego. My gramy w Białorusi i można słychać, jak rozmawiają na stadionie ludzie. No tak jest. No jak piknik, bo u nas kibice nie chodzą, bo jak to nazywa się? Zabastowka. Takie. No, politycznie nie chcą iść i nie przychodzą, i no nie ma takiego. Wcześniej było dobrze, ktoś chodził i tam dopingowali, ale ostatnie czasy, tam rok i więcej, nie ma kibiców. No tak, przychodzą, jak to nazywa, amatory, czy takie ludzie, no, którzy zawsze na meczach byli, i no tu jest tak troszkę po innemu. No widać, że to druga liga, ale ludzie chodzą i interesnie. U nas w Ekstraklasie może ludzie przychodzi tyle, jak tu do drugiej ligi. No teraz, w te czasy. Pokój w hotelu dzielę z Piotrem Kurbielem. A najlepszy kontakt, no, u nas w Olimpii jest taka atmosfera, że my wszyscy w dobrym kontakcie, wszyscy śpiewamy piosenki, wszyscy tańczymy, i nie ma takiego, że ktoś jeden jest tam. No, u nas Nie ma podziału. nie ma podziałów, tak. U nas powiem tak, że jak drużyna jest. No, my każdy z każdym dobrze rozmawia, i nie było jeszcze, nie przypominam takiego momentu, żebym ktoś z kimś konfliktował. Poziom medyjny, czy jak tam, jakiś Organizacyjny. organizacyjny, to no, dobrze wygląda.
że no, jak i tu, przyjeżdżamy tam za półtora godziny do meczu i jakieś drużyny, gdy daleko jechać, to za dzień do meczu przyjeżdżamy i jak to. No nie powiem, że tak, że tam źle jest, no, też dobrze, ale to zależy od drużyny, od finansów. Są drużyny, w których mogą być finansowe problemy i oni mogą w dzień meczu przyjechać. Ale to może być tylko jedna, może maks dwie drużyny. A powiem tak, że tu jest infrastruktura dobra. No, nowe stadiony, druga liga, boiska dobre. Powiem tak, że w Białorusi dużo drużyn jest, których są dla treningu boiska, tam, ale są i drużyny, tam, powiem tak, że z drugiej połowy, tam może pięć drużyn, u których tylko jedno, oni mogą nawet trenować się na stadionie, na którym mecze prowadzą. Tak jest, że... No, ale zawsze jedno treningowe powinno być. Ale tu jest u nas dwa, trzy boiska treningowych. No, od razu widać i gdy przyjeżdżamy na wyjazd, zawsze dobre stadiony, murawa dobra. No, mnie podoba się, że u nas troszkę w tym planie gorzej jest. To ekstraklasa, a to druga liga. No. W Białorusi z kim grałem, ja no, nawet nie wiem, kto był taki dobry. Bo ja nie grałem tam w drużynach, które grali za mistrzostwo. I, no, byli dobre piłkarze, ale tak w głowę nie przychodzi ktoś mi od razu. Mogę, jak to wspomnieć momenty, że gdy grałem w juniorach, gdy tam z chłopakami, jak to było, bo razem byliśmy długi czas i już tak było jak zegarek i czuliśmy się dobrze, no dwa napastniki tak. Ja jak to okiem już widziałem, dokąd on będzie pobiegnie, on mnie tam robił pasy, no przestrzeń robił tak, no razem dobrze się grali. Kto to był? No mój przyjaciel. No już nie gra. Już nie gra, już. Ciężkie czasy. My, u nas wszyscy, kto są w Olimpii, od piłkarzów do kto pracuje w klubie, sztab i ogólnie pracownicy, tak, u nas jak tak mała rodzina taka, że u nas nie dużo jest, ale wszyscy razem na agrikole każdy dzień i no to jest klucz i analiza meczów, no, my wychodzimy na mecz i już wiemy, co trzeba robić i jak to jest plan, no i to jest i klucz, ten klucz, że my teraz tam, gdzie no, nasze miejsce jest tam, gdzie teraz jesteśmy. No i to moje. No i to ja tak myślę. Jest takie słowo, przyzwyczaj się. I teraz jest dobrze, mówię, ale wcześniej nie mogłem powiedzieć dobrze. Dzień dobry. Przyzwyczaj się, tak? Mnie ciężko było powiedzieć, ja już często ćwiczyłem to słowo i już wiem, ale gdy mówiłem zawsze w głowie, jak prawidłowo wskazać, żebym to, te litery mnie nie psuli się. A teraz masz jakieś słowo, które zastąpiło tamto, że wiesz, że nie możesz się go nauczyć i jeszcze nie zmieniłem? No, ja jeszcze tak dużo słów nie wiem, żeby... Ja myślę, że jest takie słowo, ale ostatnio ja już w głowie trzymałem, że przyzwyczajcie. Było ciężko powiedzieć mi dla mnie.
korzenie mam. Ja z małych lat już rozmawiam po polsku, gdy byli turnieje piłki nożnej w Polsce. Zawsze, jak to w drużynie, byłem tym, kto mówił po polsku, co tam dla nas drużyna inna mówi. I ja im tłumaczyłem. I korzenie mam po mamie, po tacie. Można powiedzieć tak, że wszyscy są Polakami. Taka jest metryka i tam napisane, że dziadek Polak, babcia Polak. I no, no i teraz w planach trzymam, żebym krok po kroku i żebym wszystko zrobić. Dziękuję za ciekawe pytania. Mam nadzieję, że wy mnie zrozumieliście i zapraszam na sobotni mecz. Kibicujcie za Olimpię.